Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was po raz kolejny po małej przerwie na moim kanale. Ja się nazywam Natalia i jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie kliknijcie subskrybuj, jeśli interesuje Was temat diety, treningu, tematy modowe, bo i takie pojawiają się na moim kanale, wtedy koniecznie zostańcie ze mną na dłużej. A dzisiaj, moi drodzy, z racji tego, że jest początek roku i dużo ludzi jest bardzo mocno zmotywowanych do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem, żeby schudnąć, żeby zacząć się zdrowiej odżywiać, żeby zacząć trenować, to dzisiaj opowiem Wam o tym, co zrobić, żeby odchudzanie przynosiło efekty i dlaczego moim zdaniem odchudzanie nie jest takie proste, jak wiele osób myśli i że to normalne, że czasami nam nie wyjdzie, że czasami mamy jakieś potknięcia, gdzieś tam nam się powinie noga i co w takiej sytuacji zrobić, żeby dalej mieć efekty. Więc jeśli ten temat Was dotyczy, to koniecznie oglądajcie dalej. A teraz, moi drodzy, taki fragment z autopromocją, ponieważ wystartowała przedsprzedaż naszego wyzwania. Wyzwanie nazywa się Be Gymtelligent, natomiast jest to tak naprawdę piąte zorganizowane przez nas wyzwanie. Wyzwanie będzie trwało 6 miesięcy. W ciągu tych 6 miesięcy dostajecie 6 różnych jadłospisów i 6 różnych planów treningowych, z których każdy będzie realizował jakiś inny cel. Cele tak naprawdę będą różne, ale wiadomo, nadrzędnym celem będzie cel sylwetkowy. Poprawa sylwetki, budowa proporcji i tak dalej, wyrzeźbienie pośladków, płaski brzuch umięśniony i tak dalej. Natomiast co jest ważne, to to, że będziemy po prostu w tych planach treningowych realizować różne cele. Na przykład jednym z celów będzie zrobienie pompki, innym będzie podciągnięcie, innym na przykład będzie jeszcze wzmocnienie pośladków i tak dalej. Natomiast te cele będziemy jeszcze dyskutować z Wami na naszej właśnie grupie podczas wyzwania, ponieważ każdy z tych jadłospisów, każdy z tych planów treningowych będzie pojawiał się po kolejnych 4 tygodniach wyzwania. Wyzwanie będzie trwało 6 miesięcy i co jest jeszcze bardzo ważne, to w trakcie tego wyzwania będziecie zbierać punkty. Jest taki element grywalizacji, którego we wcześniejszych wyzwaniach nie było. I tutaj za różne aktywności, za różne rzeczy, które wykonacie, będziecie dostawać od nas punkty, które potem możecie wymienić na różnego rodzaju nagrody, rzeczy fizyczne, produkty cyfrowe i tak dalej. Natomiast zdradzę Wam taką trochę tajemnicę, że tym takim jedną z głównych rzeczy, na którą możecie wymienić te punkty, jak już odbieracie ich odpowiednią ilość, jest współpraca indywidualna jeden na jeden ze mną, albo na przykład kolacja ze mną, kolacja, obiad ze mną i z Remem, którą oczywiście my stawiamy, więc tutaj jakby to jest trochę odjechana nagroda, aczkolwiek może kogoś to będzie jeszcze bardziej mobilizować. Oczywiście te punkty możecie zbierać, możecie je wymieniać, nie musicie tego robić, to jest taki dodatkowy element motywacji, takiej wiecie, rywalizacji między uczestnikami wyzwania. Jeśli chodzi o koszty, to koszt dołączenia do wyzwania, jeśli wybierzecie płatność subskrypcyjną, czyli co miesiąc będzie Wam ściągać z konta dana kwota, to 90 zł. Natomiast jeśli wybierzecie płatność z góry, to wtedy wychodzi Wam na miesiąc w przeliczeniu 75 zł. I to jest tak naprawdę za plan treningowy, plan żywieniowy na miesiąc, płacicie albo 75, albo 90 zł. Także jeśli macie ochotę dołączyć do naszego wyzwania, się trochę porywalizować i dostać takiej nowej energii i kopa do działania od nowego roku, to, moi drodzy, wyzwanie startuje 16 stycznia. 15 stycznia dostajecie dostęp do grupy i wszystkie materiały. W pierwszym komentarzu pod tym filmikiem wrzucę Wam linka, gdzie możecie się zapisać. Oczywiście liczba osób, która może dołączyć do naszego wyzwania, jest ograniczona, ponieważ ja tam będę ręcznie te punkty przypisywać, więc żeby nic mi po prostu nie umknęło, to po prostu muszę mieć panowanie nad tą grupą. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jeśli takie wyzwanie się sprawdzi, to może w przyszłości będą kolejne, ale do tego wyzwania możecie dołączyć tylko do momentu jego startu, czyli do 16 stycznia. To tyle drogą takiego krótkiego wstępu, ale chciałam Wam o tym wyzwaniu trochę więcej opowiedzieć, bo uważam, że jest rewelacyjnie i bardzo długo nad tym myślałam, w jakiej formie to zrobić i wreszcie to wymyśliłam, także chciałam się tym z Wami podzielić, a teraz przechodzimy już bezpośrednio do tematu odcinka. Bardzo wiele osób myśli, że odchudzanie jest proste, bo po prostu wystarczy mniej jeść, więcej się ruszać. Ale, tak jak wiele razy Wam tutaj mówiłam na kanale, my jesteśmy tylko ludźmi. I mamy różnego rodzaju swoje słabości, mamy jakieś historie z przeszłości, które mają wpływ na to, jak odbieramy dane rzeczy, mamy różnego rodzaju jakieś przykre doświadczenia, mamy jakieś schematy na przykład odżywiania, schematy reagowania na stres, schematy radzenia sobie z jakimiś przykrymi sytuacjami, schematy świętowania jakichś fajnych wydarzeń. I te wszystkie rzeczy, które przeżyliśmy gdzieś tam w przeszłości, to wszystko, czym się otaczamy, ma również ogromny wpływ na to, jak wyglądają efekty naszego odchudzania i to, że czasami to odchudzanie nie idzie zgodnie z planem i czasami to nie wygląda tak, jak powinno i tak, jak przede wszystkim chcielibyśmy. I tutaj również duży wpływ ma na to, ile mamy obowiązków w ciągu dnia, jaką mamy przestrzeń czasową, jakie mamy zasoby czasowe, zasoby materialne, jeśli chodzi o przede wszystkim przygotowanie posiłków, robienie treningów, robienie zakupów, czy różnego rodzaju jakieś inne aktywności, które sprzyjają odchudzaniu. I mi się często wydaje, że jeżeli ktoś mówi, że to jest za jakiś tam problem w odchudzaniu, to trzeba mniej żreć i więcej się ruszać. I okej, w teorii tak jest. Natomiast my jesteśmy tylko ludźmi
i dużo czynników zewnętrznych, na które często nie mamy wpływu, bo to się po prostu wydarzyło gdzieś mimo naszej woli, że na przykład mieliśmy 10 lat i nasza mama nas na przykład odchudzała, bo na przykład odbiegaliśmy wagowo od reszty klasy i to wszystko ma wpływ, czasem zależnie, czasem niezależnie od nas, na to, jak wygląda nasza droga, jak wygląda nasza relacja z jedzeniem, jak wygląda nasza droga, jeśli chodzi o odchudzanie i tak dalej. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, co możecie zrobić, żeby to odchudzanie przede wszystkim było skuteczne, żeby było długotrwałe, żeby przyniosło efekty, jakich oczekujecie i przede wszystkim, żeby te efekty zostały z Wami na długi, długi czas. Więc teraz bierzcie kartkę i notujecie wszystko, co mówię. Punkt numer jeden to to, że musicie sobie przede wszystkim ustalić cel, ale cel realny, który jesteście w stanie osiągnąć. Jeśli chodzi o odchudzanie, my bardzo często mamy tendencję do tego, żeby sobie stawiać tą poprzeczkę zbyt wysoko i na przykład myśleć, że schudniemy 10 kg w miesiąc. A to jest bardzo często niemożliwe albo ciężkie do wykonania i my, kiedy założymy sobie taki cel, po miesiącu nie widzimy takich efektów, jak sobie założyliśmy, bardzo często rezygnujemy, bo po prostu uważamy, że ten cel nie został przez nas osiągnięty i już wszystko stracone i po prostu zapominamy o tym, co sobie zaplanowaliśmy. Pamiętajcie, że takie optymalne tempo odchudzania, do którego powinniśmy dążyć, wynosi od 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo. Więc wiadomo, że jeżeli ktoś będzie miał tej tkanki tłuszczowej, tych nadprogramowych kilogramów więcej, to będzie zbliżał się bliżej tych widełek tego 1%. Natomiast jeśli ktoś ma niższy poziom tkanki tłuszczowej, gdzieś tam miejscami tej tkanki tłuszczowej jest troszeczkę więcej, to będziemy się zbliżać bliżej tych widełek tego 0,5%. I to jest optymalne tempo odchudzania, które gwarantuje nam to, że przede wszystkim to odchudzanie będzie skuteczne, zrobimy to w zdrowiu i nie będziemy się tak tym odchudzaniem, tą redukcją męczyć. Bo jeżeli założymy sobie zbyt ambitny cel, to po prostu możemy go nie móc zrealizować ze względów po prostu fizjologicznych, fizycznych. No to jest czasami w ogóle niewykonalne. Więc pamiętajcie o tym, żeby ten cel był realny. I teraz, jeśli do tej pory odżywialiście się, powiedzmy, niezbyt zdrowo, jedliście dużo przetworzonego jedzenia i chcielibyście to wszystko zmienić, do tego się w ogóle nie ruszaliście, mieliście bardzo siedzący tryb życia, mieliście pracę, która polegała właśnie na tym, że siedzieliście przed komputerem i po prostu wasza aktywność praktycznie była zerowa, to absolutnie nie narzucajcie sobie takich ambitnych celów, jak 7 treningów w tygodniu i micha dopięta od początku do końca. Bo jeżeli tylko taki cel sobie postawicie i przez pierwszy, drugi tydzień może będziecie bardzo mocno zmotywowani i wszystko dookoła będzie Wam sprzyjać, żebyście realizowali te założenia, to może się nadarzyć taka sytuacja, że się rozchorujecie, albo się nadarzy jakaś imprezka, jakaś okazja i tak dalej i nie będziecie w stanie wykonać tych 7 treningów i nie będziecie w stanie w 100% trzymać tej diety, gdzieś tam Wam się powinie noga, wpadnie jakaś czekolada, jakieś ciasto i tak dalej. I bardzo wiele osób w takiej sytuacji po prostu już stawia krzyżyk nad swoim postanowieniem, po prostu przestaje się ruszać, przestaje jeść zdrowo. Dlatego nie wywracajcie swojego życia tak do góry nogami, tylko starajcie się wprowadzać te zmiany metodą Kaizen, czyli metodą takich malutkich kroczków, bo to doprowadzi nas do tego, że jeżeli będziemy wprowadzać te zmiany stopniowo, drogą takiej ewolucji, a nie rewolucji w naszym życiu, to po prostu będziemy dokładać kolejny próg i będziemy widzieć cały czas efekty i będziemy cały czas widzieć, że my te zadania, te cele, które sobie zakładamy, realizujemy, a nic tak bardzo nie napędza ludzi, z mojego doświadczenia, to wiem ze współpracy z moimi podopiecznymi też, nic tak nas bardzo nie napędza, jak nasze własne efekty i nasze takie małe, drobne sukcesy. Więc pamiętajcie o tym, żeby sobie po prostu tej poprzeczki tak wysoko nie stawiać. Ja wiem, że mamy taką tendencję do tego, że chcemy ambitnie podejść do tematu, ale to bardzo często po prostu przynosi odwrotny skutek. Więc tego absolutnie nie róbcie. Lepiej to zrobić metodą małych kroczków, czyli na przykład postawić sobie na 3 treningi w tygodniu i na przykład spróbujemy na przykład wyjść codziennie na jakiś krótki spacer albo chociaż, nie wiem, pobawić się z dziećmi w domu w jakąś taką grę, która wymaga od nas jakiejś tam aktywności, typu jakiś właśnie twister, czy jakieś tańce, czy jakieś grze i tak dalej, bo to już będzie też aktywność fizyczna, która będzie ponad to, co robiliśmy dotychczas. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc możemy sobie tą poprzeczkę w trakcie dalszych tygodni sobie stawiać jeszcze wyżej. Natomiast na początku zachęcam Was do tego, żebyście po prostu mierzyli swoje siły na zamiary. I tak samo jeśli chodzi o trzymanie diety. Ja Wam kiedyś mówiłam, że bardzo fajnie sprawdza się taka zasada 80-20. Nagram na ten temat filmik, tutaj Was do niego odeślę. W tym filmie tłumaczę, jak podchodzić tak zdroworozsądkowo do tematu jedzenia, do tematu przetworzonego jedzenia, do tematu tego jedzenia, które ma nas odżywić i tak dalej. I wydaje mi się, że to podejście się bardzo fajnie sprawdzi u wielu z Was. I to są takie, moim zdaniem, podstawowe zasady, jak powinniście podejść do tematu odchudzania. Oczywiście, jeśli chodzi o odchudzanie, nie będzie redukcji, nie będzie spadku masy ciała, spadku tkanki tłuszczowej bez deficytu kalorycznego. Czyli po prostu jemy mniej kilokalorii, niż wynosi nasze zero kaloryczne. Jeśli obliczycie sobie na podstawie jakiegoś wzoru Michelina czy Harrisa Benedicta,
swoje zapotrzebowanie i wyjdzie Wam, że Wasze zero kaloryczne to 2000 kilokalorii. Czyli tyle jedząc Wasza waga stoi. To zakładamy, że 1800 kilokalorii to będzie już Wasz deficyt energetyczny, więc na 1800 kilokaloriach Wasza waga powinna spadać. I możecie zacząć liczyć kalorie, natomiast jeśli to jest dla Was za dużo, to po prostu starajcie się wprowadzić takie zmiany, właśnie dodać większą aktywność w ciągu dnia, starać się ograniczyć przetworzone produkty, starać się mniej jeść na mieście, starać się mniej jeść takich gotowych produktów, starać się mniej zamawiać jedzenie z dowozem do domu, tylko starać się po prostu mieć kontrolę nad tym, co jemy. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby w każdym posiłku znajdowało się źródło białka, bo to nas nasyci, da nam uczucie sytości na dłużej, do tego będzie pozwalało nam budować masę mięśniową. Także pamiętajcie również o tym, żeby dodawać do każdego posiłku warzywa i lub owoce, oczywiście z przewagą warzyw. Minimalnie w ciągu dnia powinniśmy jeść, według WHO i IJRZET, powinniśmy jeść 400 g warzyw i owoców, w szczególności z przewagą warzyw. Wiadomo, każda kolejna porcja warzyw, każda kolejna porcja owoców to będą kolejne benefity dla naszego zdrowia, więc im więcej, tym lepiej, oczywiście w ramach, w granicach zdrowego rozsądku, żebyśmy nie przeginali z tą ilością warzyw i owoców, ponieważ wtedy tego błonnika będzie za dużo i to się może skończyć różnego rodzaju biegunkami, wzdęciami, przelewaniem się w brzuchu itd., a tego nie chcemy, więc tutaj rozsądnie podchodźcie do tematu. Starajcie się ograniczyć ilość soli, którą spożywacie, więc na przykład jeśli do tej pory soliliście dwie łyżeczki soli, na przykład do zupy dodawaliście, to teraz dajcie jedną. Po prostu starajcie się stopniowo tą sól ograniczać. Maksymalnie ile powinniśmy spożywać soli w ciągu jednego dnia, to jest 5 gramów, czyli jedna łyżeczka soli. A pamiętajcie, że sól jest w wielu różnych produktach, które używamy, które niekoniecznie nam się kojarzą z solą, bo to jest często traktowane jako konserwant. Więc starajcie się już tej soli dodatkowo jakoś dużo nie dodawać, możecie ją zamienić właśnie na różnego rodzaju jakieś przyprawy, zioła, mieszanki przypraw, tylko pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić skład, żeby tam też nie było soli. I oczywiście, jeśli macie ochotę cały czas na więcej, żeby jeszcze bardziej to Wasze odżywianie było dopięte, żeby jeszcze bardziej było, powiedzmy, dopieszczone, to starajcie się też ograniczyć cukier w Waszej diecie. Nie powinien stanowić więcej niż 10% całkowitego Waszego dziennego zapotrzebowania. I tutaj właśnie pamiętajcie o tym, żeby ten cukier ograniczać, jeśli chodzi o ten cukier taki, który dodajemy z cukierniczki, bo ten cukier, tak jak i sól, jest zawarty w różnych produktach, o których często nie myślimy. Na przykład, jak Wam ostatnio już opowiadam, na przykład cukier jest również w keczupie, który nam się nie kojarzy z jakimś słodkim produktem, a tam ten cukier znajdziemy jako podkręcenie smaku, jako konserwant i tak dalej. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby tego dodatkowego cukru już tak dużo nie dodawać. Są fajne zamienniki cukru, możecie zamienić cukier właśnie na ksylitol, możecie cukier zamienić na erytrytol, na stewie, czy właśnie na przykład na słodzik stołowy. Oczywiście każdy z tych produktów, zamienników cukru w rozsądnych ilościach jest bezpieczny dla naszego zdrowia, bo to są wszystko produkty przebadane, tylko i wyłącznie dlatego są dopuszczone do użytku, do spożycia przez ludzi, bo są przebadane. I oczywiście rzecz, o której bym tutaj nie mogła nie wspomnieć, to to, że powinniśmy pić odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia, około 35-40 ml płynów na kilogram masy ciała. I oczywiście, jeśli jest bardziej upalny dzień, jeśli mamy więcej aktywności w ciągu dnia, tych płynów powinno być więcej. Natomiast pamiętajcie, że podstawę tych płynów powinna stanowić woda, ale w tą pulę płynów, które powinniśmy pić każdego dnia, wlicza się również właśnie różnego rodzaju właśnie napoje, jakieś niesłodzone cukrem, bo pamiętajcie, jeżeli macie ochotę na coś innego do picia niż woda, to lepiej, żeby to był jakiś napój bez cukru, nawet może być gazowany, ale bez cukru, niż napój słodzony cukrem, bo to bez sensu wlewać w siebie puste kalorie, których i tak w ogóle nie poczujemy, tylko sobie je po prostu gdzieś tam wlejemy w siebie i tyle. Dostarczymy się sporą ilość cukru. Natomiast pamiętajcie, że w tą całą pulę wliczają się różnego rodzaju napoje, zupy, soki, herbaty, kawy i tak dalej. W tą pulę, którą powinniśmy wypić w ciągu dnia. I oczywiście, jeśli tylko macie taką możliwość, bo wiem, że wielu z Was takiej możliwości nie ma, ale postarajcie się, żeby zadbać o sen. To jest taki jedna z takich rzeczy, której my w dzisiejszych czasach bardzo często nie doceniamy. Ja sama również mam z tym problem, ale staram się bardzo mocno tego pilnować i nad tym pracować, że nie doceniamy czegoś, czym jest sen. Więc jeśli tylko macie możliwość, to starajcie się spać od 7 do 9 godzin w ciągu nocy w odpowiednio zaciemnionym pomieszczeniu, żeby ten sen był taki odpowiednio jakościowy. I żeby też to pomieszczenie, w którym śpimy, nie było zbyt, w tym pomieszczeniu nie było zbyt ciepło. Bo bardzo często, jeśli mamy odkręcone kaloryfery, to rano budzimy się z opuchniętą buzią, bo po prostu w pomieszczeniu jest za ciepło. Więc o to również starajcie się zadbać. I wydaje mi się, że jeśli tak podejdziecie do tematu tego odchudzania, że nie będziecie sobie stawiać tego celu za wysoko, nie będziecie po prostu tak podchodzić zero-jedynkowo do tematu, bo to też jest bardzo często bardzo zgubne, to zobaczycie bardzo fajne efekty, a w kolejnych odcinkach
z tej serii pokażę Wam krok po kroku, jak sobie ogarnąć odchudzanie. W kolejnym filmiku pokażę Wam, jak obliczyć swoje zapotrzebowanie, pokażę Wam w kolejnych odcinkach, jak sobie rozplanować swoje żywienie, jak zrobić tak, żeby w naszym żywieniu było miejsce na wszystko i na odżywcze produkty, i na bardziej przetworzone. Także jeśli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie kliknijcie subskrybuj i zostańcie ze mną na dłużej. A my, moi drodzy, widzimy się już teraz regularnie, co niedzielę o godzinie 10:30. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie mi koniecznie znać, klikajcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco z powiadomieniami. Zapraszam Was jak zwykle na mojego Instagrama, tam jestem na co dzień, jest dużo przepisów, treści takich treningowych, inspiracji, motywacji i stylizacji również. Także jeśli macie ochotę, zapraszam Was właśnie tam, a my widzimy się za tydzień niedzielę o godzinie 10:30, teraz już regularnie. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, pa, pa!